Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby, poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Gwiazdka Maxa. Wiesz co? Co? Dziś jest Wigilia. I wiesz, kto przyjdzie? No zgadnij. Kto? Przyjdzie Święty Mikołaj. Cieszysz się? Kiedy? Dziś wieczorem, Max. Wieczorem. Gdzie? Tutaj, Max. Dziś wieczorem Mikołaj przyjdzie do naszego domu. Dlaczego? Dlatego. Dlaczego? Przecież dobrze wiesz. Co roku w Wigilię Mikołaj przynosi prezenty gwiazdkowe. Kiedy? Kiedy śpimy. Mikołaj zawsze przychodzi w nocy. Zostawimy mu coś do jedzenia, żeby podziękować. Wiesz, że Mikołaj lubi mleko czekoladowe? Wszyscy zostawiają mu zwykłe mleko, ale ja myślę, że on woli czekoladowe. Robi magiczne sztuczki. Kto? Mikołaj. Jakie? Wchodzi do domu przez komin i zostawia dzieciom prezenty. Kiedy? Dopiero w nocy, Max. Dlaczego? Bo tak, bo tak, bo tak, Max. Dlaczego? Musi odwiedzić dzieci na całym świecie. Powieśmy nasze świąteczne skarpety. Gdzie jest twoja skarpeta? Max! Powiesimy skarpety na kominku, żeby Mikołaj od razu je znalazł. Dlaczego? Bo Mikołaj jest bardzo zajęty. Musi przebyć długą drogę, żeby przynieść prezenty. Jego renifery ciągną sanie aż z bieguna północnego, wiesz? Jak? Po niebie. Lądują na dachu i nie spadają. Kiedy? Dosyć już tych pytań, Max. Musisz zasnąć, zanim przyjdzie Święty Mikołaj. Dlaczego? Nikt nie może zobaczyć Mikołaja. Dlaczego? Dlatego. Jak? Mówiłam ci, Mikołaj przychodzi tylko, kiedy śpimy.
Musimy się położyć. Do łóżka, Max. Dlaczego? Dlatego. Kiedy? Patrz, Max. Dlaczego? Bo nikt nie może mnie zobaczyć. Ale dlaczego? Ponieważ wszyscy powinni być w łóżkach. Nikt nigdy nie widział Mikołaja. Co to? Mleko czekoladowe? Ho, ho, ho! Moje ulubione! Wiesz co, Max? Co? Czas na mnie, mam dużo pracy. A ty powinieneś wrócić do łóżka. Dlaczego? Dlatego! Wesołych świąt! Wesołych świąt! Wesołych świąt, Max! Zejdźmy na dół i sprawdźmy, czy Mikołaj... O nie! Co się stało, Max? Dlaczego wstałeś? Skąd masz tę czapkę? Kto wypił mleko Mikołaja? Dlaczego twój kot tak dziwnie leży? Dlatego. Śnieżna Królowa Rubi. Wyglądać naprawdę pięknie. Wyjdziesz ze mną na dwór zrobić śnieżną królową? Gorylek. Wiem, że uwielbiasz krzyczącego goryla, którego dostałeś na gwiazdkę, Max. Ale babcia chce zobaczyć śnieżną królową. Więc musimy wyjść na dwór i ją zrobić. Teraz śnieg doskonale się do tego nadaje, wiesz? Jeżeli zrobi się zimniej, śnieg nie będzie się kleił. A jeśli będzie cieplej, to się roztopi. Pójdę po twoje rękawiczki. Nasza królowa będzie najpiękniejsza na świecie. Babcia się ucieszy, ale będzie zabawa. Jesteśmy odpowiednio ubrani. Chodź, Max! Śnieżną królową lepi się tak, jak bałwana. Jest jednak pewna różnica. Pokażę ci, Max. Zaczniemy od małej kulki, o właśnie takiej. Teraz trzeba ją toczyć po śniegu i śnieg się do niej przykleja. Widzisz? I kula robi się coraz większa i większa. Spójrz, jaka jest duża. Później pobawisz się swoim krzyczącym gorylem, dobrze? Teraz musisz mi pomóc ulepić śnieżną królową, braciszku. Proszę. To
To będzie dolna część naszej śnieżnej królowej. Powinna być największa. Jest bardzo ciężka. Pomożesz mi ją pchać, dobrze? Widzisz, jak świetnie nam idzie? Jeszcze chwila i zrobi się naprawdę duża. Już! Zatrzymajmy się tutaj. Bardzo mi pomogłeś, braciszku. Zajmijmy się drugą kulą. Jesteś gotów? Max, jeszcze nie skończyliśmy. Przed nami dużo pracy. Chodź. Proszę bardzo, zacznij sam, dobrze? Potocz ją po śniegu, tak jak tamtą kulę. Dobrze, świetnie ci idzie, braciszku. Przetoczmy ją tam, gdzie jest więcej śniegu. Niezła zabawa, prawda? Myślę, że jest już chyba wystarczająco duża. Teraz musimy postawić tę kulę na górze. Gotowe! Gorylek. Jeszcze nie, Max. Musimy przecież utoczyć trzecią kulę. To będzie głowa królowej. Ta może być o wiele mniejsza od pozostałych. Taka chyba wystarczy. Pomóż mi ją ustawić na samej górze, dobrze, Max? Teraz musimy z niej zrobić prawdziwą królową. Do tego będą potrzebne ozdoby, braciszku. Proszę, nasza królowa ma piękne, błyszczące oczy. Długi, szlachetny nos, rubinowe usta i królewski naszyjnik. A teraz coś, co musi mieć każda królowa. Diamentowa korona. Prawda, że jest piękna, Max? Gorylek? Dobrze, Max. Teraz możesz iść się pobawić swoim krzyczącym gorylem. A ja popilnuję śnieżnej królowej. Chcę być przy niej, kiedy przyjdzie babcia. Gorylek! Mówiłam już, że możesz się nim pobawić. Gdzie on jest? Nie mógł tak po prostu zniknąć. Kto nie mógł zniknąć? Babcia! Jak ci się podoba królowa? O, jest bardzo, bardzo piękna. Podoba ci się jej diamentowa korona? O, tak! Jest jak prawdziwa! A jej błyszczące oczy, szlachetny długi nos i rubinowe usta? To naprawdę królewskie oblicze! O, jest nieskazitelnie piękna! A co byś zmieniła, babciu? Nic a nic! Królicze urwisko.
szybko. Szybciej! Dostał na gwiazdkę nowe sanki i nie może się doczekać, kiedy je wypróbuje. A ja nie mogę się doczekać, kiedy zjadę z urwiska. Myślisz, że możemy zjechać z takiej dużej góry? Oczywiście. Inne skautki już to zrobiły. Więc my też możemy. Szybciej! Idziemy, Max! To tutaj. Królicze urwisko. Ale będzie zabawa. Tak! Szybciej, szybciej, szybciej! O nie, Max. To królicze urwisko. Jesteś za mały, żeby stąd zjechać. Tylko duże króliczki jak my mogą to zrobić. Duże króliczki na dużych sankach jak te. Braciszku, pokażę ci górkę dla małych króliczków. Spodoba ci się. To jest wzgórze króliczków. Tutaj możesz jeździć na sankach. Podoba ci się? Dokąd idziesz? Szybciej! O nie, Max! Nie idź na królicze urwisko! Spróbuj zjechać ze wzgórza króliczków. Dobrze? Zjadę z tobą pierwszy raz. Usiądź na sankach, a ja cię popchnę. Gotów? Raz, dwa, trzy, start! Hurra! Szybciej! Chyba mój ciężar spowolnił sanki. Następnym razem zjedziesz sam. Dzięki temu pojedziesz szybciej. Chodź, wejdziemy z powrotem na górę. Zjedziemy wreszcie z króliczego urwiska? Jestem gotowa, a ty? Nie mogę się doczekać. Chcesz siedzieć z przodu czy z tyłu? Sama nie wiem, a ten, kto siedzi z przodu, jest cały w śniegu. Tak, wiem. To ja siedzę z przodu. Szybciej! Nie, Max. Możesz zjeżdżać ze wzgórza króliczków. Posłuchaj, tym razem zjedziesz sam. Popchnę cię bardzo mocno, żebyś pojechał szybciej. Szybciej! Gotów? Raz, dwa, trzy, start! Hurra! Jechałeś o wiele szybciej, Max. Tak, zdecydowanie szybciej. A teraz my. Jesteś gotowa, Luizo? Jasne, Ruby. O, zjeżdżałaś już kiedyś tak szybko? Królicze urwisko jest bardzo strome. I co? Zjedziemy? Jasne, jeśli chcesz. Szybciej! Wiesz co? Popchniemy cię teraz obie, żebyś zjechał naprawdę szybko. Dobrze, Luizo? Pewnie. Gotów? Raz, dwa, trzy, start! I co, Max? Było bardzo szybko, prawda? Może popatrzymy trochę, jak inne króliczki zjeżdżają, zanim same zjedziemy? Świetny pomysł, Ruby. Dobre skautki nie szczędzą czasu na przygotowania. Hmm.
przede wszystkim nie wolno zjeżdżać bez trzymanki. Tak, i należy unikać wybojów. Jasne. Się. Oczywiście, że tak. Jesteśmy skautkami. Skautki są dzielne, każdy to wie. One niczego nie boją się. Co robimy? Do dzieła! Dobrze, ja usiądę z przodu. Tylko obiecaj, że nie zakryjesz oczu. Obiecuję. Gdzie się podziały sanki? Gdzie jest Max? Jego sanki są, ale on zniknął. O nie! Niemożliwe! Max! Szybciej! Ruby, co ty robisz? Muszę dogonić Maxa. Zaczekaj, pojadę z tobą. Czekoladowy kurczak Maxa. Jest Wielkanoc, braciszku. Ciekawe, czy zajączek już był. Uwielbiam czekoladę. Chodź, Max, zejdziemy do ogrodu. Szukaj wielkanocnych jajek, braciszku. Zajączek na pewno bardzo dobrze je ukrył. Uwielbiam. O, Max! Czekoladowy kurczak oznacza, że w pobliżu są jajka. Idziemy szukać jajek. Jeśli znajdziesz ich więcej, w nagrodę dostaniesz kurczaka. Ale jeśli ja znajdę więcej, czekoladowy kurczak będzie mój. Na miejsca? Gotowi? Start! Uwielbiam. Gdzie wielkanocny zajączek schował jajka? Zajączek jest sprytny, ale ja też. Znalazłam jajko. Pokażę je Maxowi. Nie ma. Nie ma? Nie do
dostaniesz kurczaka, Max. Weź koszyk. Jajka. Wiem, że wielkanocny zajączek gdzieś tu je ukrył. Zastanowię, gdzie ja bym je schowała. W piasku, jak cenny skarb. Max, co ty wyprawiasz? Jeśli będziesz się tylko bawił, nigdy nie znajdziesz jajek. Chodź za mną, braciszku. Jestem pewna, że wielkanocny zajączek zostawił dużo jajek. Ja znalazłam już dwa jajka, ale jeszcze możesz ze mną wygrać. Musisz myśleć tak, jak wielkanocny zajączek. Zaglądałeś pod krzesła? Pod krzesłami nic nie ma. Znalazłam kolejne jajko. Chyba wygrałam, Max. O! Ile masz jajek w swoim koszyku? Nie mam. To dlatego, że ja znalazłam wszystkie. Zgadnij, kto dostanie czekoladowego kurczaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wielkanocnych jajek. Kurczak. Widzę cię. Jeśli go oddasz, podzielę się z tobą. Jestem mistrzynią w szukaniu. Nie schowasz się przede mną. Wiem, że tam jesteś. Max! Sam zjadłeś całego czekoladowego kurczaka. Wielkanocny zajączek nie przynosi czekoladowych kurczaków codziennie. Wielkanocny zajączek tu jest! Uwielbiam! Salon piękności Ruby. Dzień dobry! Tu salon piękności. Tak, proszę pani. Oczywiście możemy się spotkać dziś rano. Farbowanie? Będę czekać. Wiesz co, Max? Luiza przyjdzie do nas i przyniesie swój zestaw kosmetyków. A w tym pokoju urządzimy sobie własny salon piękności.
dobry, jesteś nową stylistką. Wejdź proszę, spodziewamy się wielu klientek. Dziękuję. Przyniosłaś kosmetyki, Luizo? To jest luksusowy zestaw, Ruby. Pozwala na wykonanie 100 zabiegów upiększających. Musimy go wypróbować. Będziemy pięknie wyglądać. Pięknie. Nie, Max. Możesz być naszym pierwszym klientem. Zechce pan usiąść? Musi pan tu chwilę zaczekać. To nie potrwa długo, zaraz pana wezwę. Za minutę do pana wrócimy. Proszę się rozgościć. Cudowne! Jest wszystko do makijażu i naklejki na paznokcie. Pięknie! Max, musisz zaczekać w recepcji. Jeszcze nie jesteśmy gotowe. Ozdabianie paznokci wymaga wielkiej wprawy. Ruby, w jaki sposób poukładamy szminki? Według kolorów czy rozmiarów? Kolorów. A lakiery do paznokci? Tak samo, ta buteleczka jest naprawdę śliczna. Zmywalny szampon koloryzujący z odżywką, ostra zieleń, słonecznikowa żółć, morski błękit. Mamy nawet wściekłą czerwień. O! Zapraszam pana. Czas na zabiegi upiększające, Max. Zaczniemy od fryzury. A może wypróbujemy tę perukę? Trochę pianki. A co byś powiedział na piękną fryzurę a la Ul? Ty czeszesz, a ja suszę. Przydałyby się cienie do powiek i tusz do rzęs. I trochę szminki i różu. Siedź spokojnie, Max. Jest piękny. Dring, dring, dring. Halo, tu salon piękności. Kto dzwoni? Złotowłosa ze swojej wieży. Chce się umówić na mycie głowy. Chyba ją gdzieś wciśniemy. Dring, dring, dring. Tu salon piękności. Królowa dzwoni ze swojej karety. Chce zrobić manikir. Ja będę złotowłosą. A ja królową. No i jak wygląda? Pięknie. Pięknie. Śliczna złotowłosa rozpuści swoje włosy, żeby je umyć i uczesać. I jak wyglądam? Pasuje ci rubinowa czerwień. Ruby? Podoba mi się niebieski. Daj mi spróbować. Czerwone rzęsy wyglądają ślicznie. Oddałabym wszystko za niebieskie paznokcie.
Wyglądasz pięknie. O, czy mogłabyś odebrać, Luizo? Lakier mi jeszcze nie wysechł. Nie mogę, tusz mi się rozmazał. Max! Ostra zieleń dawno wyszła z mody. Halo? Babcia! Zrobię jej manikier. A ja zrobię makijaż. Dzwonię, żeby umówić się na wizytę w salonie piękności Ruby i Messie Maxa. Marzę o tym, żeby zupełnie zmienić swój wygląd. Pięknie! Messie Max już bardzo długo zajmuje się babcią. Ciekawe, co on robi. O, zmiana wyglądu jest trudna. Nie wolno się śpieszyć, Ruby. Gotowe? I jak wygląda? Pięknie! Przejażdżka Maxa. Dobrze, niesforny loczku, usiądź tutaj obok małej wróżki. Za chwilę będzie śniadanie. Wszyscy gotowi? Gdzie jest Max? Max! Przyjdziesz na śniadanie? O. Max! Czas na śniadanie! Wejdź do środka, musisz coś zjeść. Usiądź tutaj. Na co masz ochotę? Na lody. Nie znam nikogo, kto jada lody na śniadanie. Ty nie chcesz lodów, prawda, niesforny loczku? Chcesz soku, bo od tego kręcą ci się włosy. A mała wróżka ma ochotę na musli. Chce mieć mocne zęby. A złotowłosa chce mieć piękne, długie włosy, więc je świeże owoce. Wiesz, co ja zjem na śniadanie, Max? Max! Chodź, niesforny loczku, poszukamy Maxa. Jak myślisz, gdzie on jest? Może w salonie? Sprawdźmy. Max, nie zjesz śniadania? Max! Byłam pewna, że tu będzie, a ty? To samochód Maxa! Wyszedł na dwór, chodźmy! Nie zjadłeś jeszcze śniadania, Max! Gdzie on się podział? Usłyszałam klakson, więc byłam pewna, że tu będzie. Spójrz, niesforny loczku. To serwetka Maxa. Zabawimy się teraz w detektywów, żeby go znaleźć. Musimy szukać śladów, takich jak serwetka. Chodźmy, poszedł tędy.
niesforny loczku. Jestem pewna, że Max niedawno tu był. To klakson samochodu Maxa. Wyjechał przez bramę. A teraz zagadka. Spróbujmy zgadnąć, dokąd pojechał. Jak myślisz, niesforny loczku? Pojechał w stronę państwa Królisiewiczów? Czy w tę stronę do domu babci? Zgadzam się. Ja też myślę, że pojechał w tę stronę. Max, jak się cieszę. Właśnie o tobie myślałam. Wejdź do środka, Wnusiu. Max, gdzie jesteś? Te ślady zostawił samochód Maxa. Jestem pewna, że idziemy w dobrą stronę. Kupiłam pyszne lody, ale wydaje mi się, że jest ich trochę za dużo. Lody! Miałam nadzieję, że weźmiesz trochę do domu i podzielisz się nimi z Ruby. Oczywiście, jeżeli będą ci smakowały. Dobre? W takim razie weź je i zanieś do domu, zanim się rozpuszczą. Te ślady na pewno zostawił Max. Idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję, babciu. Nie ma za co. Papa Max. Max na pewno pojechał do babci. Babciu! Dzień dobry, Ruby. Dzień dobry, babciu. Moja lalka i ja szukamy Maxa. Widziałaś go? Był tu przed chwilą, ale pojechał do domu. O, więc my też wrócimy do domu. Pa, babciu! Pa, Ruby! Panie sforny loczku! Witaj, Max! Słyszę klakson Maxa! Dzień dobry, pani Królisiewicz! Witaj, maleństwo! Widziała pani Maxa? Tak, pojechał tam! Dziękuję, pani Królisiewicz! Na szczęście jest w domu. Max, powiedz mi, po co pojechałeś do babci? Śniadanie. Max. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kabęcka, dialogi Joanna Kurymko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kabęcka, dialogi Joanna Kurymko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.